Cześć, ja jestem Karla, a to są Simsy i dzisiaj ze mną jest Kami. Hej wszystkim! I będziemy tworzyć Simkę do naszej nowej wspólnej serii. Tak. Dobrze. To będzie się nazywać Zebusia Kot. Tak. Piękne nazwisko i imię. A nasza seria jak się będzie nazywać? Sims 2 Nocne Życie, bo będziemy tak mieszkać na przedmieściu i będziemy poznawać uroki tego dodatku. Dokładnie. I gramy bez modów, co już od razu widać na pierwszy rzut oka. Z bólem serca. Tak, bardzo. Obie kochamy mody. Ale no cóż. Dobra, ja bym zrobiła ją taką bladą, bo ja już mam koncepcję na naszym Zebusie. Ja już mam dosyć czarnych simów, więc jestem za. I ja bym chciała, żeby Zebusia była ruda. O, tak coś czułam, że będzie ruda. I będzie miała szare oczy. Okej. Okay. Dobra, to teraz musimy wybrać jej fryzurę. No matko, jakie to wszystko ubogie bez tych modów. Ja chyba tobie zostawię to tworzenie. Może damy jej szlafrok. Turban. Szlafrok tak na głowie. Turban. Obawiam się, że taki i tak by wyglądała najlepiej. No. Z tych włosów tutaj. Sobie powiem ci, że tego kucyka nie wiem, lubię, bo tak fajnie się rusza. Ale to do naszej Zebusi pasuje? Nie wiem. Ja bym w ogóle lepiej jej twarz zmieniła. O właśnie, dobra, to zaraz wybierzemy jej jakąś fryzurę, tylko zmienimy jej twarz. No i znaczy... Potem dopasujemy coś do tej twarzy, nie? No. Właśnie, to jest dobra koncepcja, żeby najpierw stworzyć twarz, a potem dopasować coś do tego. Jak to ma wyglądać? Wychodzimy cię. Nie wiem, ty miałaś wizję. No miałam wizję, ale miałam wizję na rude włosy i szare oczy i tyle. No to obszerna ta twoja wizja, przez którą spać nie mogłaś. Tak wiem. Dobra, podniesiemy ci trochę tu. Kości ci policzkowe zrobimy, czyli standard. Czekaj, może tak. Czasami mam wrażenie, że te niektóre suwaki to w ogóle nic tu nie dają. Nie dobra, ja daję. Też. Nie no, nie będziemy jej jakoś mega bardzo... W ogóle to tak, zrobię jej podstawową twarz, pierwszą. Zróbmy wszystko z podstawy. I teraz możemy dopiero zacząć tworzenie. No już wygląda całkiem nieźle, chociaż... Nie no, nie może być taka zwykła, no. Nie. Duże uszy, chcę, żeby miała duże uszy. O, ojej. Żeby wszystko słyszała. No tak. Nie wiem, czy to ma wpływ. Jak się ma duże uszy, to się lepiej słyszy. To jest ciekawe. Ciekawa teoria, co nie? Tak. Dobra, zróbmy jej jakieś brwi. Może... O Boże. No to ma ciekawie wyglądać, nie wiem. Klikam, co popadnie i potem tak... Tak się tworzy simów. Takie grube te brwi? No, dałaś mi ten, to... No dobrze, no dobrze. Dałaś mi moc, to sobie teraz ten. Dałam ci moc? Tak. Oczywiście wąskie oczy, trochę ci... Nie no dobra, tak zdziepki dziwnie wygląda. Czekaj, muszę coś tu pokombinować. Nie. A może sobie... Dobra, nawet całkiem... Ujdzie w tłumie. No, w tłumie tamtych simów na pewno. Tak. Aczkolwiek ja ostatnio jak zobaczyłam Simkę, to się sama siebie spytałam, gro, dlaczego tak krzywdzisz tych biednych simów. Naprawdę, niektórzy to mają takie twarze, że aż mi ich szkoda i robię. Ale one się losują, czy one były jakoś tworzone? Właśnie niektórzy są stworzeni tak w podstawie gry, znaczy w podstawie gry albo w dodatkach i po prostu są u każdego gracza, a niektórzy się tak tworzą po prostu. O matko. To się nie dziwię, czemu niektórzy mają takie twarze. No. To jest jednak tylko symulator, nie? Życia. No dobra, coś z niej powstaje ciekawego, powiedzmy. No. Dobra, uśmiechaj się. Nawet nie najgorsza ta twarz. Co by tu ci jeszcze dać? Może to ci trochę zmniejszy. Dobra, damy jej makijaż, będzie wyglądać. Okej, okay. Całkiem nawet mi się podoba, nie wiem jak tobie. No jest spoko. No i dobra, najwyżej przejdzie operację plastyczną. Najwyżej, jestem w tym dobra. I ten wybór dwóch tuszy do rzęs. Brakowało mi tego, naprawdę. I zero w ogóle jakiegoś porządnego makijażu. O matko. Ja ogólnie w ogóle ubolewam, bo ja mam to wszystko praktycznie z makijażu, mam po zamienniki powgrywane, więc aha, teraz to już totalnie. O, może no to przykro mi. Czas na szminkę, co? Może być. Pasuje nawet. Tak, do nocnego życia jak najbardziej. No, musi mieć... Tego to totalnie nie czaję. Ja kiedyś to często dawałam. Znaczy, na swój sposób jest to ładne, co nie? Tylko po prostu... No, takie na co dzień chyba nie za bardzo. No. Jaka równa kreska. Rozmazana trochę. No matko, chyba przez te oczy jej takie kanciaste. Tak. Będzie miała taki niebieski, lekki cień. Może damy jej jakieś kolczyki, biżu, coś w tym stylu. A jeszcze musimy jej fryzurę zmienić. No.
Co by ci tu dać z kolczyków? Może najpierw zróbmy jej fryzurę, żeby potem nie było tak, że damy jej duże kolczyki, a ona będzie. To nie wiem, leć po kolei, zobaczymy, co jej pasuje. O nie, chyba nie. Nie, jakoś. Tylko w ogóle nie czaję fryzury. Serio, co ci chodzi? To jest nawet ładna. No, ta też mi się nawet podoba. Tutaj mamy oczywiście żółtych czapki. Może niekoniecznie z czapkami na głowie. No. To są chyba dredy, co nie? No. Albo jakieś warkoczyki. Albo, no właśnie, albo warkoczyki. Ta fryzura jest ładna, ale nie pasuje do jej makijażu. Mogłam w sumie najpierw wybrać fryzurę, a potem zrobić makijaż, ale już dobra. No, no to jak ma już taką taki ostry makijaż, to trzeba jej wybrać ostrą fryzurę, żeby pasowała. No. To wygląda jak... A, miałam powiedzieć, że to wygląda jak rudy, zapomniałam, że ona ma rude włosy. O Boże. Ej, a w ogóle są jakieś fryzury z nocnego życia? Czekaj. Powinny być chyba. Ja to nie wiem. Ja w ogóle nie używam fryzur z gry, więc... O, są. Taka ładna. Ale takie wampirze, nie? Tak, coś takiego. I tyle? Tak, dwie fryzury. No chyba żartuję. Chociaż nie wiem, czy ta kiedyś nie była z nocnego życia. Chociaż nie, ona jest ze studenckiego. No. Nie no, nawet... Chociaż te krótkie jej nawet pasują. No. Podoba ci się? No spoko, są takie postrzępione. Dobra. No, taka ostra fryzura do niej, nie? No. Dobra, to jakieś kolczyki jej damy. Takie? Czy większe, czy mniejsze? Właśnie nie wiem, a jak będą wyglądały większe? Większe to mogą być takie, co nie? Chyba, że złote. Ale tak złoto mi do niej chyba nie ma. Nie, ja też, ja nie lubię złotych. Ja też właśnie nie przepadam. No. To jeden w ogóle kolczyk? Nie, no, bo tutaj drugi, nie zapomniałam, że to jest dwa. A tak jakoś dziwnie wisi ten kolczyk. No. Jakby w ogóle w uchu nie był. Chyba przez to, że ona ma powiększone, ale to dziwne, jak ma powiększone, powinno... No dobra, niech ma takie dziwne kolczyki. Dobra. Okej. Okay. Jakichś okularów jej chyba nie dajemy, raczej? Nie, raczej nie. Chyba, że takie? Nie, będą widoczne te ładne oczy. No. Dobra. Brwi. Chyba te, które miała, były najbardziej do niej. Boże. Ja chcę brwi z modów. Okej, dobra, niech ma takie. I co? I co my ją ubierzemy? O, taką może też coś z nocnego życia. No właśnie. Szkoda, że tutaj nie da się tak ten... Jak to nazwać? Tak separować, że wiesz, że z danego dodatku, żeby pokazywało. Mhm. Tak jak w czwórce. A to... to na dole z tymi stylami to nie jest to? Gdzie na dole? Co na dole? No ten folder taki masz na dole jakby. Nie, to można sobie tworzyć takie kolejne. Aha! To właśnie w trybie budowania jest właśnie to zrobione, a tutaj trzeba samemu. O, może będziemy miały taką koszulkę z tatuażami. Szkoda tylko, że... koszulka z tatuażami? No, okay. Nie mogę tego przybliżyć bardziej, bo... No a dobra, jak zmienię... Jak zmienisz bluzkę, to zmienią się... Nie będzie tatuaży. No. Bo tutaj nie ma w ogóle tatuaży. Nie, nie ma. Kurczę, to musiałaby ciągle chodzić w tej bluzce? No, bez sensu trochę. To nie, to nie wybierajmy jej takiej bluzki. Jejku, jak mało tutaj jest w ogóle tych. No. Praktycznie nic nie ma. Dokładnie. I weź tu ubierz Simkę, człowieku. No, kiedyś się ubierało. No ja nie wiem, jak my sobie kiedyś radziłyśmy bez modów. Ja też naprawdę nie mam pojęcia. Jak myśmy kiedyś w ogóle... A może coś takiego jej damy, skoro ona jest taka hardkorowa. No dobra, a są jakieś inne wersje kolorystyczne? Taka z fioletowym, z czerwoną kurtką, albo z czerwonym topem. Tutaj mi się te buty, czy co to jest, nie podoba. Tutaj nie widać tych płomieni, czy czegokolwiek. A to jest najlepsze. Dobra, to niech ma sobie takie. Dobra. A, następnie wizytowe. Co my ci tu damy? Sukni ślubnej na razie nie. Bo chyba tak szybko ślubu nie chcemy. Nie, raczej nie. Chociaż wiesz, żebyś się kiedyś nie zdziwiła. Właśnie, bo my tam nie powiedziałyśmy, że... Właśnie. Nie powiedziałyśmy, że to jest nasza nic nie powiedziałyśmy. Seria. No, że to jest nasza wspólna seria, ale będziemy robić odcinki na zmianę. Będziemy się wymieniać tym save'em po prostu. Dokładnie. Będziemy sobie robić zaskoczenie, co która zrobiła. Tak, nie będziemy oglądać swoich odcinków, zanim nie nagramy kolejnego. Własnego, no. No. Może to. Także może być ciekawie. Mam nadzieję. No. Tamta była nawet fajna. Tamta ta czarna, o, ta o? No,
Czekam. Czy tamta ta czerwona? Nie, ta czarna. O ta, co ma na sobie? Chyba, że jest jeszcze coś lepszego. No, wydaje mi się, że chyba nic ciekawszego nie za bardzo tutaj jest, tak. Wiecie, jakie ma długie stopy. Przez te buty chyba. No. W każdym ma. Chociaż takie... straszne. I pomyśleć, że w The Sims 4 można sobie zmniejszyć stopę. No. Tutaj nie ma takiego luksusu. Ale i tak wolę dwójkę. No. Ja też. Dobra, dajmy jej czerwoną suknię na czerwony dywan i niech się cieszy. Dobra. Bielizna. Ten wybór. To jest najpiękniejsza bielizna świata, naprawdę. Bez komentarza. Ja nie wiem. Wybieraj sama. Może dajmy jej szlafrok i ten turban. Dobra. Dobra, to czekaj, to zmienię jej sam. A szkoda, że nie można mieć dwóch strojów, tak jak w innych częściach. No, w sumie jest szkoda. Tylko w jakim kolorze? Może ma taki... A można zdjąć makijaż? No właśnie, nie można. Och, Jezus. Można co najwyżej kolczyki zdjąć. A, czy ten... Nie, no dobra, jak już bez kolczyków to... Nie. Bez... Czemu one się nie zdjęły? Dobra, jak sobie chce, to niech sobie ma te kolczyki. Dobra. I tak makijażu nie zajmuje, to po co ma kolczyki zajmować? No. Jaka piżama? No, tutaj jeszcze te. Moje zamienniki. Znaczy miniatury zostały, ale... A niech ma sobie taką w kratkę. No. Już prawie koniec. I tak nie ma wyboru. Tak będzie, prawie. I tak będzie. A jeszcze trzeba jej wybrać jakieś cechy. Znaczy, aspiracje to ja już wiem, którą jej wybiorę. Z nocnego życia. No, w końcu nocne życie. Hello. No to ja już wiem, co tam się będzie działo. Niech ma czerwony. Dobra, strój sportowy niech ma. To już są mniej ważne stroje, już będzie w tym tak często chodzić, że naprawdę. No. Dobra, masz czerwoną kurtkę, się ciesz, Zbysia. W sumie prawie cała jest na czerwono. A w ogóle powiedziałyśmy, jak ona ma na imię, powiedziałyśmy. Nie, no powiedziałyśmy na początku chyba. Ty powiedziałaś. Dobra, ja już nie wiem. Ciekawe, co nam się wylosuje za cel życiowy. Jaką by ci tu osobowość stworzyć? Możesz być niechlujna, bądź otwarta, aktywna, poważna i zrzędliwa. Ty. Jak dla mnie to... Nie, no w sumie bym zrobiła jej bardziej, żeby była lekko duchem. To z aktywności jej damy. O. Będzie bykiem. O, to tak ja. No, ale ja nie mam takich cech. Żeby nie było. W ogóle nie wiem, kto tworzył tą grę. A moje cechy się zgadzają w sumie. A ja jestem wodnikiem. A okay. To muszę sprawdzić. To mogę ci pokazać teraz. Tak, i w sumie trochę niechluj, nieśmiały, leniwy, lekko duch i uprzejmy. Aha. No. To nie jest tak źle. No. Jezu, co ona robi temu misiowi? Co za brutalna Kogo baba. My stworzyłyśmy? Kogo stworzyłaś? Potwora. No tak, teraz moja wina. Co cię tak, może kręcić? Dobra, może... Zgrabne... Nie, no żaden... Ale żaden ten sim nie ma zgrabnej sylwetki. Dobra, dajmy brodę. Albo zgrabną sylwetkę też. Co ją będzie odrzucać? Może... Brak pracy. O, idealnie. My chcemy sima z kasą, żeby nas utrzymał. O właśnie, my nie będziemy zarabiać. No tak. To zobaczymy, jak to no, musimy jakoś na początku, ale no. No ale zobaczymy, jak to nam nie da pożyczać pieniędzy od simów. No. Mam potem... Dobra, to mamy gotową Zybusię. Akceptujemy ją. Super. W końcu. No i chyba skończyłyśmy na dzisiaj. Jest, nie, no, dobra, już źle policzyłam czas. No. Myślałam, że pół godziny otworzyłyśmy. A chyba krócej, nie? Mhm. Dobra, to... No. To ogólnie... Sobie... Kończysz czy nie kończysz? Może ogólnie podsumujemy. Tak. Ten odcinek, jak to będzie wyglądało. No. I tak dalej. Ogólnie to będzie wyglądało tak, że... będą dwa odcinki w tygodniu. Znaczy dwa odcinki, jeden będzie u Kami, a drugi będzie u mnie. Tak. Tak. I jak mówiłyśmy, nie oglądamy odcinka u tej drugiej, dopóki nie nagramy własnego. Żeby mieć niespodziankę, co ta druga zrobiła. Dokładnie. No i to chyba wszystko, nie? No i to wszystko będziemy używać sobie, będziemy mieszkać na przedmieściu i będziemy sobie chodzić do klubów i tych różnych takich... Co się będzie działo, to zobaczycie na odcinkach, tak, także to... musicie śledzić nasze kanały. Tak, właśnie, musicie śledzić nasze kanały, wbijajcie do Kami, wbijajcie do mnie, bo ten odcinek będzie tak. U nas obu na kanale. No i tyle chciałyśmy powiedzieć, no. No. No, to trzymajcie się, cześć. Pa, pa.